I nareszcie do lasu. Czołem. Mamy piękne słoneczne popołudnie i stwierdziłem, że doskonałym pomysłem będzie wykorzystać je, resztki tego słońca, na test mojego wyposażenia zimowego do jazdy rowerem. Więc podczas gdy ja się tutaj będę ścigał z czasem, żeby zdążyć nad jezioro pokazać wam zachód słońca, opowiem wam co nieco o tym, jak się ubrałem na zimę. Tak naprawdę będzie to test na żywo, na bieżąco. O, lód, ho, 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 wesoło, super. Opowiem wam, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło i dlaczego używam takich, a nie innych, wbrew takim czasem popularnym zaleceniom. Ale dobra, jedziemy, a wy popatrzcie sobie na te niesamowite widoczki. Tu się nie ma czym stresować, to jest norma, jeśli chodzi o te tory kolejowe. Zawsze jak się spieszę, muszę mieć to w planach. Wybaczcie mi, że ja tu będę wydawał dziwne odgłosy nosem. Tak zwane siąpanie, nie wiem jak się u was mówi. Dajcie znać, jak się u was na taki dźwięk mówi. U nas się mówi świętokrzyskim siąpanie najczęściej. No ale taka pogoda, normalna ludzka sprawa. Ale tu się dzieją rzeczy. Ło, jakie to jest śliskie. Plan numer 1 na dzisiaj to jest nie zaliczyć ani jednej gleby. A przynajmniej żadnej poważnej. Bo mam jeszcze jeden mały zimowy plan do wykonania. Jak wypali, to wam opowiem. O dobra, teraz pojedziemy sobie po lodzie. Ale piękna droga. Dobrze, to ja się tu ścigam z czasem. Bardzo bym chciał ten zachód słońca wam pokazać. Jak nie zdążę, to trudno. Do picia wziąłem, i to jest chyba nierozsądne, ponieważ wziąłem w bidon izotonik, który mi prawdopodobnie zamarznie. Dlatego, że temperatura jest minus 4, minus 6 stopni. Odczuwalna według prognoz minus 12. I okazuje, że w takich warunkach da się bardzo przyjemnie jeździć rowerem. Ja wiem, że są takie termosy rowerowe, ale z tego co wiem, to one nie trzymają temperatury tak jak zwykły termos. Chyba nic by tu nie dał na dłuższą metę. Więc co jest najlepszą opcją? Może zwykły termos w podsiodłówkę. Może to by było rozwiązanie. Albo po prostu przystanki na ciepłą herbatkę, kawusie w jakichś kawiarenkach, jeżeli nie jedziemy przez las, nie wiem. Dajcie wy mi znać, jak wy to rozwiązujecie jeżdżąc zimą. Coś ciepłego do picia, jak ze sobą zabieracie. Co wam się sprawdza? Bardzo byłbym wam wdzięczny, gdybyście mi tu jakąś poradę dali. Zawróciłem, mała zmiana planów, dlatego że nie ma szans, żebym pokazał wam za dnia miejsce, które wam chciałem pokazać. Więc pokażę wam trochę widoczków, a potem zrobimy sobie kolejny raz jazdy nocną. Jak to zwykle bywa na moim kanale. O, a według nawigacji tu jest droga. No ta, droga jak nic. Okej, odnalazłem się. Uwielbiam ten zimowy klimat. A odkrywanie go z roweru to już jest kompletnie dla mnie nowość. I kupa frajdy. Co tam temperatura? Nie ma znaczenia. Przecież to jest magia, co się tu dzieje. Jak cudownie, zima, świąteczna atmosfera. Przepięknie. No dobrze by było wreszcie wjechać do lasu i chyba się wreszcie uda. Trasa, którą dzisiaj wyznaczyłem, ta odmienna, bo planowałem pojechać inaczej, ale już jest za późno. Jadę specjalnie nie jezdniami, tylko takimi dróżkami, skrótami. Bo stwierdziłem, że jest tak piękna ta zima i ten śnieg i na takich otwartych przestrzeniach między domami te drzewa wyglądają najpiękniej. Bo przecież nie będę was ciągał ze sobą po asfaltach i po wsi. W tej chwili znajdujemy się prawie w centrum gminy Żołędowo, a jak widzicie jesteśmy w lasku. Oho. Może zsiądę, co? No nie chciałbym tu teraz na tym przebić opony. Kurczę, według mapy tu jest droga. O, a jest droga. Niby jest to droga, ale jazda nią kiedyś taka... O, zmarznięta. Nie jest przyjemna w tej kolejnie. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Jestem tu kompletnie sam. Ale petarda. Leśna magia. Zimowa leśna magia. O proszę, morsowanko. Czemu by nie? Dzień dobry. Problem w tym wszystkim jest taki, że żeby mówić, muszę zdjąć bufa z twarzy, żebyście mnie w miarę rozumieli. I wybaczcie, że nie będę robił ujęć na siebie, ale nie jestem pewien, jeśli chodzi o trzymanie kamery na śniegu, lodzie. A na twarzy mam bufa z wełny Merino. Prosty, sprawdzony model, mam kilka sztuk, używam w górach, na trekkingach. O, pociąg. Syntetyczne się tak dobrze nie sprawdzają, łatwo łapią zapachy nieprzyjemne. I tego bufa mam uwiniętego wokół twarzy, wokół szyi, na głowie i na uszach. A na to mam czapeczkę lekką, syntetyczną. Nie dałbym rady nawet w najsroższą zimę jeździć w jakiejś grubiej czapie. Nawet chodzić nie mogę w takiej, jest mi za ciepło w takich czapach. Jeśli chodzi o górę, to wygląda to mniej więcej tak. Okulary mi zaparowały na postoju. Na twarzy mam bufa z Merino. A pod kaskiem wam pokażę. Lekka czapeczka sportowa. Buf zaciągnięty na włosy i tak naokoło twarzy, żeby mi tu jeszcze chronił uszy. Polecam wam taki zestaw, spisuje mi się dużo lepiej niż jakaś czapka, mimo że wyglądam nietelewizyjnie. Rękawiczki Grip-grab z takim wkładem żelowym, co jest rzadkie w rękawiczkach zimowych. Na razie sprawdzają się wyśmienicie, ale ja jeszcze pod spodem mam takie linery również z wełny Merynosa. Polecam wam taką kombinację, bo większość tych rękawiczek rowerowych zimowych albo są mega grube, jak draciarskie, ciężko się operuje czymkolwiek, albo są za chłodne, to mają membranę. Na razie mi ta membrana nie przeszkadza, chociaż jak już wiecie, wielbicielem membran to ja nie jestem. No zobaczymy dalej, na razie taka kombinacja spisuje się świetnie. Jeszcze ma konsystencję płynną, jest dobrze. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pokazanie wam zachodu słońca. No niestety nie zdążyłem. Ale kontynuuję jazdę jako trening. Przyznam wam się, że powinienem już miesiąc temu rozpocząć treningi. No i że tak powiem, niestety nie wyszło. Cały czas robię treningi ogólnorozwojowe. Mięśni, postawy, core stability, DNS. No dobra, samociążyk, może jednak coś wam jeszcze dzisiaj pokażę i ten film nie będzie totalną porażką, na jaką się zapowiada. Tylko spójrzcie na to. Jestem tu kompletnie sam. Korzystając z tej scenerii resztek światła opowiem wam, co jeszcze mam na sobie. Na górze mam letnią wiatrówkę, również ze sklepu na D, która sprawdza mi się również zimą, jako osłona po prostu przed lekkim wiatrem, a jednocześnie oddycha. W membranach jest mi nawet zimą za gorąco, za mokro. Wprawdzie mam tutaj na zapas w torbie moją letnią turystyczną kurteczkę membranową, ale to już by była ostateczność. Pod spodem mam dwie bluzy rowerowe, jedną również ze sklepu na D, niedrogą, a drugą mojej ulubionej marki Attic, polskiej. Kolejny raz wam polecam ciuchy z tej firmy. No i pod tymi dwoma bluzami mam gwóźdź programu, czyli warstwę termoaktywną, polskiej również marki Brubek, z wełną z Merino, ale nie tą najgrubszą, która zawiera prawie 100% wełny Merino, tylko taką, która zawiera tam 20 czy 30%, a reszta to jest bodajże poliamid. Odradzam wam ciuchy, które są z materiałów sztucznych typu. Bardzo łatwo łapią zapachy nieprzyjemne, natomiast poliamid jest pod tym względem lepsza, szczególnie z wełną Merino, która ma właściwości antybakteryjne, antyzapachowe. I taka kombinacja około 30% Merino, reszta syntetyka zimą sprawdza mi się rewelacyjnie, zwłaszcza podczas pieszych wycieczek w górach. Niedługo może będzie kolejny film trudnych warunków zimowych. Taki sam komplet mam na nogach, jeśli chodzi o Merino pod spodem, a na to spodnie również ze sklepu na D, marki na K. Z takim tu, nie wiem czy wy to jeszcze zobaczycie, wywietrznikami po boku. Tu jest siateczka, która pozwala tym spodniom oddychać i to jest rewelacyjne po prostu rozwiązanie na zimę. No i na nogach buty skórzane trekkingowe również sprawdzają mi się świetnie. Nie jest mi ani mokro, nie jest mi ani zimno. Kiedy teraz się zatrzymałem, nawet nie wymarzam tak błyskawicznie, jakby mi się wydawało. Więc póki co rozwiązanie fantastyczne. Jak się okazuje, nie trzeba żadnych markowych ciuchów. Od tego, jakiej marki ciuchy kupujecie, ważniejsze jest to, z jakich one są materiałów, jak układacie warstwy. Na to trzeba patrzeć, a nie to, czy jest to taka, czy inna, czy tania, czy droga marka tych ciuchów. Na zimę wełna Merino z syntetykiem. Jedyne co, to być może tą wiatróweczkę bym jednak czymś grubszym zastąpił, dlatego że ona na plecach z tyłu ma siateczkę. I kiedy stoję, nie wyziębłem tak od razu, ale jednak jest mi chłodno, szczególnie jak wiatr mam z tyłu. Coś jednak troszeczkę grubszego niż taka letnia wiatrówka. Myślę, że taki zestaw sprawdzałby się rewelacyjnie. No i może lepiej zamiast dwóch bluz rowerowych, na przykład cienką koszulkę polarową. Następnym razem wypróbuję taki zestaw, ale póki co jest super. Co do moich nowych hamulców, powiem wam, że są aż za mocne jak na mnie w tej chwili, po dotarciu. Zobaczymy jak to będzie dalej. Ale o to mi chodziło, pamiętam na Gramagedonie, gdy naprawdę ręce męczyły mi się od hamowania na długich zjazdach. Tutaj stanowczo mniej siły będę potrzebował. Dobra, no zobaczymy czy zamarzł mój napój. Dajcie mi proszę was bardzo w komentarzach jakieś porady, jak mogę ten system ulepszyć. Na pewno coś robię źle, nie mam dużego doświadczenia w jeździe zimą. Na pewno macie jakieś swoje patenty. Również niekoniecznie patenty typu kupujemy najdroższej marki zestaw ciuchów za kilka tysięcy złotych. Tylko patenty, które się sprawdzają, bo sobie wypracowaliście je przez lata i wiecie, że to działa doskonale. Jestem strasznie ciekaw, bo tego typu właśnie rzeczy sprawdzają się zwykle najlepiej. Wypracowane poprzez ewolucję tego, jak ten strój sobie z czasem dobieramy. Jak ktoś ma duże doświadczenie, większe ode mnie. Czekam, poradźcie mi coś, bo inaczej jestem skazany zimą na trenażer. Kolejny sezon na trenażerze cały, ja nie dam rady psychicznie, także uratujcie mnie od tego, żebym mógł sobie pojeździć więcej zimą. Powietrze jest suche, przez co jest bardzo przyjemne. Oj tam, że od razu minus 10 stopni. Oho! Tego mi brakowało, psującej się latarki. No pięknie. Chyba coś z włącznikiem. Liczyłem raczej na awarię GoPro. Poprzednie wersje były słynne z tego, że na mrozie nie dawały rady, a tu proszę, 10 z tą białą baterią Endurance, czy ona się, jak się tam nazywa. Nic się nie dzieje, a mamy minus 10 stopni. Patrzcie jak tu pięknie, jaki jestem teraz tajemniczy. kilka osób podpisało mi na mój odzew, jeśli chodzi o wspólne pojeżdżenie. Przepraszam Was na razie, ale te jazdy w tej chwili moje są bardzo spontaniczne. Musimy coś zaplanować. Najchętniej zgrałbym wszystkie osoby, które do mnie napisały i zrobimy sobie jakąś tu rundkę po okolicy. Zaproponujemy szlak zimowy, tylko wiecie, tak żeby to było co najmniej 50 km na przykład. Chyba że nie macie czasu, to na spontana. Dzięki wielkie za odzew, na pewno razem pojeździmy. Myślę, że to w ogóle może być bardzo fajna seria odcinków na kanał. Ale jeszcze chwilę cierpliwości. No i tak się zachowuje moja latarka. I co teraz? Niedobrze. O! No trudno, jakąś tak musi wytrzymać. A przed wyjściem zastanawiałem się, czy nie wziąć zapasowej drugiej latarki na kask. No nie, nie jadę na jakieś single tracki trudne. Dobra, teraz tam najkrótszą drogą do domu. Niesamowite uczucie samemu na mrozie, w lesie, zdany sam na siebie. No nie jestem tak daleko od domu, więc nie przesadzajmy, tu nie ma żadnych ekstremów. Ale chodzi o samo odczucie, bardzo Wam polecam. Głowa przełącza się na zupełnie inny tryb myślenia. Minus 10 stopni, nie wiem czy Wy to widzicie w świetle latarki, ale te takie pyłki, które tu latają, zmarznięte cząsteczki powietrza, krystalizujące się. Cudownie. Jeśli chodzi o moje rękawiczki, linery, no przy takiej temperaturze minus 10 stopni zaczynają jednak marznąć mi palce. Przy takiej temperaturze jednak takie zimowe narciarskie pozostają. Zauważcie taką ciekawostkę, że jakieś kilometr, 2 kilometry stąd leży śnieg. Na początku odcinka jechałem po śniegu, a tutaj tylko takie coś drobne na poboczu. No, ten odcinek to będzie porażka. Może nawet nie powinienem go publikować, ale niech będzie. Otóż moi mili, tak się zamyśliłem, że pomyliłem drogę, patrzę, przejazd kolejowy, a skoro przejazd kolejowy, to pojechałem prawdopodobnie w kierunku drogi pożarowej numer 12 na wschód. Chciałem odbić bardziej na południe. Haha, no dobra, ale wiecie co, nie chce mi się wracać. Jeszcze nigdy tędy nie jechałem, więc pojedziemy tamtędy. A to jeszcze ciekawostka numer 3. Moje GoPro i mój rower jest oszronione. Czad ubaw zabawa, ale pod warunkiem odpowiedniego przygotowania. Ja się nie czuję tutaj jakiś zagrożony tym, co się dzieje, absolutnie. No, jedyne co to martwi mnie ta latarka, natomiast mam do niej zapasowe jeszcze 2 ogniwa. I teraz taki lifehack, ogniwa trzymam w bluzce z tyłu w kieszeni, pomiędzy bluzkami tak naprawdę, żeby były cieplejsze, żeby nie traciły pojemności. Więc póki jest mi w miarę ciepło, to nic tu się strasznego przecież nie dzieje, oprócz tego, że nie mam co pić, bo zamarzł mi bidon, ale to było do przewidzenia. Wiedziałem, że nie jestem przygotowany pod tym względem, a i tak chciałem jechać. Dobra, jedziemy dalej. Miejscowość Karczemka. No jakaś karczma to by się tu przydała. Wy tu w ogóle widzicie coś? Dobra, nie zaparowało. Powiedzcie mi szczerze, co o tym sądzicie? Postawilibyście sobie pod domem takie gipsowe lwy? Było mi jeszcze trochę mało, więc zamiast wracać ścieżką rowerową do domu, wrócę sobie jeszcze w las. No i miałem właśnie przed chwilą przygodę. Pieski mnie pogoniły, jeden troszkę większy. Zastosowałem taktykę zejścia z roweru i zastosowania buta niestety. Czasem tak trzeba. Żaden mnie nie chapnął zębiszczami, ale no nie było to przyjemne. Troszeczkę się zestresowałem. No temu większemu powiem wam szczerze, to nie wiem, czy bym uciekł. Na asfalcie może, ale tutaj na tej drodze chyba byśmy poszli na wytrzymałość. Jak to dłużej może jechać, biec szybko. Ale jednak taktyka obrony tutaj się lepiej sprawdziła. Taktyka lania wodą z bidonu się nie sprawdziła, ponieważ nie mam wody, tylko lód. W sumie mógłbym tego psa rzucić tym skamieniałym lodem. Dobra, jadę dalej. Wcześniej jechałem północnym brzegiem rzeki Kotomierzanki. To jest taka piękna, malownicza rzeczka, która tutaj biegnie przez gminę. A teraz wjechałem w wieś, zawróciłem i jadę południowym brzegiem w kierunku zachodnim, gdzie zaraz powinienem minąć tory kolejowe. Tutaj mi Garmin minus 12 nawet pokazuje. Ten odcinek miał być zupełnie inny, miała być wycieczka na zachód słońca i test sprzętu zimowego, ale jak już wyszedłem na ten rower, no to sami widzicie, niestety, no jestem wariatem chyba. O, są mi tory kolejowe. Jadę bez nawigacji na orientację. Znam troszkę topografię tego terenu i tak jadę na czuja. Na razie się to sprawdza dobrze. Odcinek dla Was prawdopodobnie nudnawy, no bo jednak no co Wy widzicie, ale być może ciekawy ze względu na warunki, w jakich jadę. Jest minus 10, wiatr, noc. Ilu z Was jeździ rowerem w takich warunkach? No to sprawia ogromną przyjemność. Wyjście ze strefy komfortu, przetyranie się takie, ale też usadowienie siebie w warunkach, w których zwykle by mnie nie było. No i pojawił się szron. Tego się nie spodziewałem. Jest to kolejny drobny problem, którego nie przewidziałem. A kolejny dlatego, że nie przewidziałem również, że płyn hamulcowy może przymarzać przy takiej temperaturze. To znaczy on jest świeży wymieniony. Nie to, że zamarzł, nie to, że nie hamuje, tylko czuję, że się taki lekko gumowaty zrobił i te hamulce też nie mają takiej siły. No psa tym można by było rzucić.